Największa gorąca pustynia na Ziemi, brak wody, wszędobylski piach, w ciągu dnia 50 stopni, w nocy przejmujące zimno, czasem wręcz mróz. Krótko mówiąc brak odpowiednich warunków do życia. Sahara, ten ogromny, nieprzyjazny pas, nawet nie Ziemi, lecz po prostu wysuszonego na wiór piachu, zajmujący ogromną część afrykańskiego kontynentu, jest niemal kompletnie jałowy. A jednak nawet tu występuje życie. Oto największy ssak drapieżny tego bezkresnego, skrajnie wysuszonego obszaru. Lis pustynny, król spieczonego słońcem piasku, fenek. Słowo największy w jego przypadku brzmi dziwnie, ale owszem, jest on największym futrzastym ssaczym drapieżnikiem żyjącym na Saharze. Jednocześnie jest najmniejszym ze wszystkich dzikich psowatych świata. Tak. Ta pustynia to miejsce skrajności, tutaj najmniejszy jest największym, a to, że potrafi on przetrwać w tych warunkach graniczy wręcz z cudem, bo to, że cokolwiek jest w stanie tu egzystować, wydaje się wręcz nieprawdopodobne, a co dopiero ssak psowaty. Gdzie tu się ukryć? Co jeść? Nie wspominając o piciu. Ten mały, wielki lis zna odpowiedź na te pytania. Sahara to jego dom. Fenek żyje tu, rozmnaża się mało tego, jak każdy w swoim domu czuje się tu dobrze. Pierwsze co rzuca się w oczy, gdy patrzy się na tego lisa, to jego nieproporcjonalnie wielkie uszy. Już w ciemno można stawiać, że muszą one mieć jakiś związek z jego zdolnością przetrwania w tym piekle. Życie tu z pewnością wymaga skrajnych przystosowań i niecodziennych zdolności. Jaką korzyść mogą dawać wielkie uszy? Dobry słuch to oczywiście pierwsze, co przychodzi na myśl, ale to nie wszystko. Słoń także ma wielkie uszy, ale są one giętkie i klapiaste, a więc niespecjalnie nadające się do zbierania fal akustycznych. Czemu więc służą? Uszty słonia to radiatory, wielkie chłodnice. Te gigantyczne trąbowce, falując nimi, pozbywają się ciepła. Po prostu przy ich użyciu się chłodzą, wykorzystując je w roli radiatora, a dodatkowo używają ich jako wachlarzy. Tym samym kluczem należy podejść do fenka. By żyć na Saharze, przede wszystkim trzeba poradzić sobie z piekielnym gorącem. Ukrwione, silnie rozbudowane małżowiny świetnie się do tego nadają. W nocy zaś, gdy problem jest odwrotny, wystarczy po prostu zmniejszyć dopływ krwi do nich, by tym samym wyłączyć chłodnicę. Uszy Fenka są jednak sztywne, a zatem inaczej niż usłoni pełnią funkcję dwojaką, usprawniając także słuch. Są nie tylko radiatorami, ale także radarami wyłapującymi z otoczenia najmniejsze nawet szelesty, co w nocy na pustyni, w kompletnych ciemnościach, gdy wzrok zawodzi, jest szczególnie istotne. Jednak nawet najlepsze organiczne radiatory nie są w stanie wystarczająco schłodzić organizm w sacharyjskim słońcu. Dlatego kluczem do przetrwania w tym piekarniku jest nocny tryb życia. Owszem, zdarza się, że żyjące tu organizmy są aktywne też za dnia, rankiem i wieczorem, ale swój główny okres aktywności przeniosły jednak na czas, gdy palące słońce schowane jest za horyzontem. Czas gdy żar leje się z nieba, przeczekują w chłodnych norach. W nocy, choć wciąż trudno, da się tu jakoś przetrwać. To właśnie po zmroku najwięcej dzieje się na tej piaszczystej pustyni. Pierwsze godziny po zachodzie są optymalne. Nagrzany piasek oddaje wtedy ciepło i temperatura jest całkiem przyjemna. A że wiele innych żyjących tu organizmów funkcjonuje podobnie, jest to dobry moment, by zapolować. Fenki są wszystkożerne. Tu nie można wybrzydzać. Pożera się wszystko, co ma jakąkolwiek wartość odżywczą, bez względu na to, czy ma to pochodzenie roślinne, czy zwierzęce. Najczęstszymi i bazowymi zwierzętami w menu lisa pustynnego są małe gryzonie, zwłaszcza skoczki pustynne. Te nieduże ssaki również potrafią egzystować na Saharze. Wyglądają i poruszają się jak miniaturowe kangury są szybkie i zwinne, a przez to trudne do schwytania. Co ciekawe, skoczki pustynne przez całe swoje życie praktycznie nie piją wody. Potrzebną im do życia wilgoć pozyskują ze zjadanych roślin. Owoców, korzeni oraz bulw. Żywią się także nasionami, liśćmi i owadami. U fenków sytuacja wygląda podobnie. Fenki także obgryzają korzenie i bulwy, zjadają owoce i liście, pochłaniając znajdującą się w nich wilgoć. Gdy jednak nadarzy się okazja i znajdą wodę, co na Saharze ma miejsce skrajnie rzadko, piją. Oprócz gryzoni, fenki zjadają pustynne scynki, gekony, małe ptaki, a także jaja. W diecie fenków ważną pozycją są także owady, a nawet pajęczaki, takie jak skorpiony. Biorąc pod uwagę małe rozmiary fenków, duży skorpion, choć jadowity i trzeba obchodzić się z nim ostrożnie, stanowi całkiem solidny posiłek. To też właśnie jedna z głównych przyczyn, z powodu której fenki mają takie małe rozmiary. Na pustyni dostępność pożywienia jest ograniczona, a małe ciało pochłania mniej kalorii. Drapieżnik wielkości wilka nie byłby w stanie się tu wyżywić. Stąd też większe psowate i generalnie wszystkie większe zwierzęta z reguły omijają Saharę. Ewentualnie żyją gdzieś na jej obrzeżach. Wyjątkiem są tu jedynie dromadery, absolutnie wyjątkowe, specyficzne i dlatego tylko potwierdzają tę regułę. Fenki i dromadery żyjące w tak skrajnym środowisku jak Sahara to po prostu cud natury. A co, gdyby przenieść fenka do równie skrajnego, aczkolwiek dokładnie przeciwnego pod względem temperatury środowiska na białą, mroźną pustynię? Oczywiście byłoby to skrajnie nieprzyjazne dla Fenka środowisko. Co prawda, Fenek ma styczność w nocy z chłodami na Saharze, ale mrozy spotykane tutaj, za kręgiem polarnym, są kilkadziesiąt stopni niższe. Wielkie uszy Fenka natychmiast by się tu odmroziły, a Fenek zamieniłby się w sopel lodu. Gdyby jednak stopniowo przyzwyczajać go do tego środowiska, dać mu trochę czasu konkretnie tysiące Setki tysięcy lat fenek wyglądałby tak. Stałby się futrzastą kulką. Żółtą, zapewniającą kamuflaż na piachu barwę futra, zamieniłby na białą. Skróciłby pysk, przyciąłby uszy i ogólnie zyskałby bardziej zwartą, a przez to tracącą mniej ciepła budowę. Całość okryłby gęstą, ciepłą okrywą. Oczywiście, to tylko to, co widać z zewnątrz, bo również organy wewnętrzne i cała jego fizjologia musiałaby się zmienić. Lis polarny zdołał podbić to skrajnie odmienne od Sahary, ale równie nieprzyjazne środowisko. Jak tego dokonał? Sposób jest banalnie prosty, aczkolwiek żmudny i długotrwały. Nawet dziś większość młodych lisów polarnych nie dożywa pierwszego roku życia. Te natomiast, które zdołają go przeżyć, mogą żyć nawet 11 lat. W przeszłości selekcja naturalna zapewne była jeszcze bardziej bezwzględna, i to ona odpowiada za podbicie tego środowiska. Przodkowie lisów polarnych wywodzą się z Tybetu. To tam nauczyli się radzić sobie z przejmującym chłodem. Każdy dodatkowy kosmyk gęstej sierści, każda cecha pozwalająca lepiej radzić sobie z mrozem, była promowana, pozwalając posuwać się przodkom lisów coraz to dalej, coraz wyżej, tam gdzie inni dotrzeć już nie mogli. Selekcja naturalna była i wciąż jest dla lisów polarnych bezlitosna, ale tylko w ten sposób mógł powstać tak doskonale radzący sobie z mrozem organizm. W okresach zlodowaceń przodkowie lisów polarnych zdołali poszerzyć zasięg i podbić całą północ, gdzie żyją do dzisiaj. Lisy polarne występują na całym kole podbiegunowym. Tutaj mają swoje miejsce na ziemi. Mają tu bardzo rozległy i co istotne, niedostępny dla całej masy bardziej ciepłolubnych konkurentów obszar występowania. Może wydawać się dziwne, że jakiekolwiek zwierzę tu żyje, że jakiekolwiek zwierzę w ogóle zdecydowało się tu żyć. Natura jednak nie duma, nie ocenia, nie myśli, nie kalkuluje, po prostu działa, a to, co możemy obserwować, to skutki tego działania. Setki, tysiące, miliony lisów, które nie zdały egzaminu na tym mrozie, które nie przetrwały, krótko mówiąc, które musiały zginąć, to wiór selekcyjny, odpad, na drodze do stworzenia doskonałej rzeźby, jaką dziś jest lis polarny. Może nam się to podobać bądź nie, ale taka właśnie jest natura. Ideał i piękno okupione są tu cierpieniem i nieskończoną wręcz ilością nieudanych prób. Każdy gatunek przeszedł tę samą drogę, my również. Lis polarny posiada gęstą, wielowarstwową sierść, która zapewnia najlepszą izolację termiczną ze wszystkich ssaków na Ziemi. Jako jedyny psowaty posiada również pokryte futrem opuszki stóp. Jego puszysty ogon jest jak ciepła kołdra, którą lis ten okrywa się w czasie mroźnych nocy, przykrywając nogi i głowę i tworząc zwartą kulę. To wszystko po to, by wytrzymać ogromną różnicę pomiędzy temperaturą ciała a temperaturą środowiska zewnętrznego, dochodzącą do 90, a czasem nawet 100 stopni. To tak, jakby próbować utrzymać gotującą się wodę w temperaturze 0 stopni. Lisy polarne zjadają praktycznie każde małe zwierzę, jakie są w stanie znaleźć. Dużym także nie pogardzą, jednak pod warunkiem, że jest ono już martwe. Czasem podążają za dużymi drapieżnikami, takimi jak wilki i niedźwiedzie, by zjadać pozostawiane przez nie resztki, a w czasach niedostatku pożywiają się nawet ich odchodami. Samodzielnie najczęściej polują na lemingi, norniki, zające, ryby oraz ptaki. W Kanadzie pożerają ogromne ilości jaj, gęsi śnieżnej, a jeśli im się uda, to także piskląt. Potrafią polować także na szczenięta fok. Mają tak wyostrzone zmysły, że są w stanie wykryć legowisko fok nawet półtora metra pod śniegiem. Potrafią wyczuć i wykopać nawet zamarzniętego leminga znajdującego się pół metra pod śniegiem. Lemingi są bardzo ważnym źródłem pokarmu dla lisów polarnych na obszarze tundry. Te małe gryzonie słyną z tego, że w okresach dostatku nasion i odpowiedniego dla nich pożywienia mogą bardzo szybko lawinowo zwiększać swoją liczebność, maksymalnie wykorzystując nadarzającą się okazję. Lisy polarne mają wtedy dostatek pożywienia, i w odpowiedzi na to same w tych okresach rodzą więcej młodych. Choć zazwyczaj samice rodzą po kilka młodych, to przy dostatku pożywienia na świat przychodzi aż kilkanaście szczeniąt. Odnotowano przypadki 18, 20, a w jednym rekordowym przypadku aż 25 szczeniąt w miocie. Mechanizm ten działa jednak w obu kierunkach i przy niedoborach pokarmu samice mogą w ogóle nie rodzić młodych. Co do barwy futra u lisów polarnych, to jak zauważyliście, nie zawsze jest ona biała. Niektóre osobniki zmieniają barwę futra na okres letni, gdy topnieje śnieg, inne cały rok mają ciemniejszą barwę. A jeszcze inne cały czas są białe. Wszystko zależy od zajmowanego środowiska. Warianty barwne to również efekt dostosowania. Barwa daje kamuflaż, a śnieg nie wszędzie leży tak samo długo. Na lisy polarne czycha wiele drapieżników orły, wilki, niedźwiedzie, rosomaki warto więc się dobrze zamaskować. Gdyby teraz odwrócić sytuację i w wyobraźni przenieść lisa polarnego na Saharę, to w tym nieco drastycznym eksperymencie myślowym lis zapewne ugotowałby się żywcem. Tym dosadnym zabiegiem chcę jedynie pobudzić Waszą wyobraźnię i pokazać jak skrajnie różne są te dwa środowiska życia oraz jak bardzo różnią się od siebie te dwa sympatyczne gatunki lisów. A przede wszystkim pokazać Wam, jak szeroki zakres dostosowawczy ma życie i to w jednym tylko rodzaju, zwanym lisem. Na świecie istnieje kilkanaście gatunków lisów, wszystkie są oczywiście blisko ze sobą spokrewnione, ale Fenek i lis polarny to dwa najbardziej skrajne i najdalej od siebie oddalone pod względem pokrewieństwa lisy. Nic dziwnego, Arktyka i Sahara to dwa skrajne środowiska, jedne z najbardziej ekstremalnych, a jednocześnie najbardziej różniących się od siebie obszarów na Ziemi. Mimo to, w każdym z nich, dzięki ewolucji i odpowiednim adaptacjom, doskonale zdołał odnaleźć się jakiś gatunek lisa. Oto magia natury. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.